macie dzisiaj okazję słyszeć tutaj nasze świadectwa, jak Bóg realnie zmienił nasze życie. Kochani, nie jesteśmy tutaj dla siebie, nie jesteśmy, żeby odebrać swoją chwałę. Jesteśmy tutaj, byście realnie mogli przekonać się o żywym Bogu, o żywym Jezusie, o żywym Zbawicielu, który jest drogą, prawdą i życiem. Który jest drogą, prawdą i życiem. Ojcze, Ojcze, niech Twój Święty Duch przechadza się tutaj pomiędzy tymi ludźmi. Ojcze, ja modlę się o to, że Twój Święty Duch teraz będzie przechadzał się pomiędzy tymi ludźmi. Że oni będą czuli Twoją obecność. Że oni będą czuli Twój zapach. Że oni będą czuli Twój dotyk. Ojcze, ja modlę się o to, że aniołowie służebcy zejdą teraz na to miejsce. I oni będą się poruszali pomiędzy tymi ludźmi. Że każdy człowiek na tym miejscu poczuje Twoją Bożą obecność. Ojcze, ja modlę się o to, joko to torbe si memelem. Hakalara rabasej, lokotoro rochotor mesi. Oto ja stoję u bram Twego serca. Lokotoro rochotor mesi bebel. Jeżeli słyszysz mój głos, otwórz te drzwi. Otwórz swoje serce na mnie. Oto ja mówię do Ciebie teraz przez te usta. Lokosoko rokororo rabasej. Lokomesememet. Lachatikotor. Jeżeli otworzysz te drzwi, ja wejdę do Twojego życia. Jeżeli mnie zaprosisz, będziesz ze mną wieczerzał, a ja będę wieczerzał z Tobą. Ja będę Ci ojcem, a Ty będziesz mi synem, Ty będziesz mi córką. Lochotokotor, lachiti, lachetimemen, lachati, Święty Duchu. Poruszaj się teraz pomiędzy tymi ludźmi. Niech oni, Ojcze, czują Twoją świętą obecność. Niech oni namacalnie odczuwają to, że Ty jesteś pośród nas, że Ty zamieszkałeś w nas. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka. Jachata karaka rakabese lokose memen lachati memen lachatoro rokotor. Jesteś człowiekiem, który ma wrzody na żołądku. Podejdź do mnie, Bóg teraz się uzdrowi. Podnieś rękę, ja podejdę do Ciebie. Weź swój cud od picia alkoholu. Masz wrzody na żołądku. Jokotoko rokoseke lekere lachati lachati lechemel rachateke terrachabe. Ojcze, przechadzaj się pomiędzy nimi. Ojcze, dotykaj ich. Ojcze, niech Twój Święty Duch, który zamieszkał we mnie, niech On się porusza po tych ludziach. Ojcze, ja mówię, żeby Twój Święty Duch wszedł teraz. Jesteś człowiekiem. Ej, panowie, tam o tych kulach. Podejdźcie tutaj, zostaniecie uzdrowieni. Człowieku, nie przechodź obojętnie. To ja mówię przez te usta do Ciebie, mój synu. Podejdź tu, zostaniesz uzdrowiony. Lachateke terwe simemen lachatoro robace. Ludzie, ludzie, prawda zostaje uwolniona. Ojcze, niech Twój Święty Duch przechadza się. Niech oni czują Twój zapach. Ojcze, niech oni czują Twój dotyk. Ojcze, ja dziękuję Ci za otwarte niebo nad tym miastem. Ojcze, ja ogłaszam, że lud Boży przejmuje panowanie nad tym miastem. Ojcze, ja ogłaszam każdy dealer narkotyków. Ojcze, ja przeklinam każdego dealera. Ojcze, ja mówię, że każdy dealer narkotyków zostanie złapany. Ja byłem kiedyś dealerem, ludzie, lachamene, lechetera, lachatejba. Oj Boże, kocham Cię, uwielbiam Cię, Święty Duchu. Ludzie, byłem kiedyś narkomanem, byłem złodziejem. Byłem alkoholikiem, siedziałem we więzieniach. Grypsowałem. Byłem, wiecie, byłem normalnym kozakiem. Kradłem, ćpałem, chlałem. Robiłem, co chciałem. Miałem pieniądze, ale w sercu miałem pustkę. Nic nie miałem. Chlałem, nie mogłem zapełnić tej pustki. Ćpałem, nie mogłem zapełnić tej pustki. Okradałem ludzi, nic nie zapełniło tej pustki. Lałem swoją narzeczoną. Chciałem za zdradę ją zabić. Nic mi to nie dawało. Jokotoko rochotora rechete. Chodź podejdź, masz wrzody na żołądku od picia alkoholu. Nic mi to nie dawało. Ludzie, ludzie, niczym nie zapełniłem serc.
pustki w sercu. Wiecie, nigdy nie wierzyłem w Boga. Kiedyś krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę. Wierzyłem, że wiecie co, że życie na ziemi stworzyli kosmici. Taki byłem. Ale kiedy postanowiłem za zdradę zabić swoją kobietę, poszedłem do lasu ptuć plan. Gdzie ją zabić? Gdzie ją zakopać? Czym ją zabić? Chciałem zadźgać ją nożem i patrzeć jej się w oczy. Bo tak jak kiedyś nosiłem ją na rękach, to postanowiłem, że zniszczę ją do samego końca. I kiedy siedziałem w ciemnym lesie, ludzie, jest Bóg, jest życie. Ludzie, jesteśmy tu, żebyście się dowiedzieli tego. Ludzie, gdy siedziałem w tym lesie, spojrzałem w niebo, ciemny las, w ogóle ciemny las. To była noc, spojrzałem w niebo, krzyknąłem: Jezusie! Bo już nie chciałem tak, że krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś naprawdę, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, zejdź teraz i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć. I On w moim życiu zjawił się osobiście. Jedno spotkanie z Bogiem zmieniło całe moje życie. Byłem złym człowiekiem. Nie nadawałem się do społeczeństwa. Siedziałem we więzieniach. Gipsowałem. Miałem pieniądze. Robiłem, co chciałem. Zrałem na ten świat. Byłem sobie panem swojego życia. Ale wtedy, w tym ciemnym lesie, zjawił się ktoś inny. Zjawił się Pan Panów. Zjawił się Król Królów, który zmienił całe moje życie. Jedno spotkanie z żywym Bogiem zmieniło całe moje życie. Gdy On się zjawił w moim życiu, przestałem być narkomanem, przestałem być alkoholikiem. Gdy On się zjawił w moim życiu, zacząłem być uczciwym człowiekiem. Dzisiaj mam własną firmę malarską. Kochani, jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj mieszka we mnie święty Chrystus. Jego święty Duch zamieszkał we mnie. W takim bydlaku, jaki byłem kiedyś. I jestem tu po to, żeby Ci powiedzieć, że On chce zamieszkać w Tobie. Ale to będzie możliwe tylko, jeżeli Ty podejmiesz decyzję, że realnie chcesz Go poznać. Czy Ty realnie chcesz poznać Chrystusa? Czy jesteś gotowy na kogoś potężnego prosto z nieba? Czy jesteś na to gotowy? Czy jeszcze nie masz odwagi? A jak jutro się skończy świat, to co zrobisz, jak będziesz dojeżdżany przez szatana w piekle? Bo nie ma czysta, nie ma takiego miejsca. Nic o takim miejscu nie pisze w Piśmie Świętym. Nie ma sensu, że teraz se pogrzeszysz, a potem będziesz siedział 5 lat w czystu, a potem Bóg spuści ci drabinkę albo linkę i ty sobie, kurczę, wejdziesz do nieba. Nie ma takiego miejsca. Bóg pokazał mi piekło. Bóg pokazał mi, co się dzieje. Jak ludzie są dojeżdżani przez diabła. Jak ludzie są przez niego gwałceni. Jak ludzie płoną. Nie wyobrażacie sobie nic. Nie potraficie sobie nic wyobrazić. Ale dzisiaj słyszycie Słowo Boże. Dzisiaj słyszycie prawdę, która dotrze do waszych serc. Już nigdy, kiedy umrzecie, nie staniecie przed, gdy staniecie przed Bogiem, nie powiecie, że nie słyszeliście. Bo dzisiaj jest ten dzień, że słyszycie. I dzisiaj prawdziwie wolnymi możesz być. On teraz po joko toko horo romasej, zakalakalachy medele rachete, rachatere reketej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni. Joko toko rachatere. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście schorowani. Przyjdźcie do mnie dzisiaj. Nie czekajcie. Nie czekajcie, mam dla was wszystko to, co najlepsze. Nie to, co jest tutaj na ziemi, ale mam dla was wszystko to, co jest najlepsze w niebie. Ludzie, ja nie chcę od was nic. Ja chcę, że jak kiedyś umrzecie, to będziemy razem w niebie, a po to tutaj jestem, żeby wylać na was Bożą miłość, która zmieniła całe moje życie. Ja nic nie chcę od was. Ja chcę tylko, żeby każdy z was był ze mną w niebie, bo ja mam pewność zbawienia. Czy macie ją, by we mnie zamieszkał święty Chrystus? Czy On mieszka w was? On karmi mnie swoim słowem. On karmi mnie żywym słowem. Czy takim słowem, jakim karmiony jestem ja, karmi cię ksiądz? Jak w ogóle drugi człowiek można karmić cię czymś takim? Ty w ogóle jesteś człowiek, jesteś tutaj cały czas, masz wrzody na żołądku od picia alkoholu. Podejdź do mnie, Bóg uzdrowi cię dzisiaj. Na własnej skórze odczujesz
uzdrowienie, odczujesz to natychmiast. Podejdź tutaj, ludzie, jesteśmy jeszcze około 5 minut tutaj. Jeżeli wstydzicie się podejść tutaj, wstydzicie się tego tłumu, ludzi patrzących z okien, ludzi patrzących z barów, ze sklepów, wiecie co? Przyjedźcie na spotkanie dzisiaj uzdrowieńcze. Przyjedźcie na spotkanie uzdrowieńcze, które odbędzie się na ulicy Przebieg 4. Kochani, przepraszam, że pomyliłem. Na ulicę Przebieg 4. O godzinie 18 mamy tam spotkanie uzdrowieńcze. Bóg będzie objawiał swoją chwałę i moc na każdym, kto uwierzył. Hallelujah.